Wspomniał Pan właśnie o tej różnicy, o tym pytaniu, czy będą te różnice pomiędzy tymi metropoliami, a tą Polską wschodnią, południowo-wschodnią, czy będą rosły, czy będą malały i jak? Będą rosły, czy będą malały? My staramy się przedstawić w tym naszym raporcie taki model rozwojowy, który budowałby harmonię między impetem rozwojowym dużych aglomeracji, bo to ewidentnie widać, i regionów, które przystają do tych dużych aglomeracji, a szybszym nadganianiem przez regiony o niższym potencjale rozwojowym. To oznacza, że wiemy, iż efektem tego szybkiego wzrostu kilku dużych ośrodków w Polsce będzie polaryzacja, to znaczy będzie rosło zróżnicowanie, dystans, że będą bieguny rozwoju, najlepsi i najgorsi. I że przez pewien czas ten dystans będzie rósł, tak jak rośnie od kilku lat. Ale również pokazujemy, jak dzięki dobrej polityce, dobrym wyborom inwestycyjnym, nakładom na edukację, dobremu zarządzaniu, różne miejsca w Polsce, mimo że mają niższy potencjał rozwojowy, zaczęły się w ostatnich 10 latach szybciej rozwijać, że widać tam taką dyfuzję. To, co dobre, to, co silne, prowzrostowe, wzrostowe, przenika. I stąd chcemy pokazać, że oprócz polaryzacji, tego większego zróżnicowania, powstania tych biegunów rozwojowych, jest szansa na dyfuzję, czyli na wyrównywanie się sytuacji, ale najpierw na wyrównanie szans rozwojowych. I uważamy, że jest kilka czynników, które dla tej dyfuzji są bardzo istotne. Po pierwsze, to jest edukacja i dostępność każdej ścieżki edukacyjnej dla każdego Polaka w każdym miejscu kraju. To jest poprawa dostępności transportowej i teleinformatycznej, bo w świecie współczesnym mobilność, poruszanie się, biznes, przejazd w jedną, w drugą stronę, korzystanie z internetu jako czegoś, co jest powszechnie dostępne, jest bardzo ważne. Tym czynnikiem rozwojowym jest poprawa jakości życia w sensie cywilizacyjnym. To znaczy taka sytuacja, w której jeśli mamy te centra aglomeracyjne, centra rozwoju, to które charakteryzujemy poprzez uczelnie, poprzez rozwój usług, także nowoczesnych usług sektora przemysłów kulturowych, poprzez nowy model spędzania czasu wolnego, także poprzez przemysły, które powstają na obrzeżach tych dużych metropolii, to te lokalne centra rozwojowe charakteryzujemy, powiedziałbym, w taki prosty sposób. Dobra szkoła, dobre boisko Orlik, bo to jest ważne, czy jest miejsce spędzania wolnego czasu inne niż do tej pory. Ogródek jordanowski przy szkole, taki, który będzie służył dzieciom zaczynającym wcześniej naukę, ale który również będzie służył przedszkolakom, bo wczesna edukacja i dostępność wczesnej edukacji od trzeciego roku życia jest tutaj bardzo ważna. Mówimy też o bibliotece internetowej i mówimy o Centrum Wolontariatu. Dzisiaj mieliśmy taką dyskusję w ramach pracy Komitetu Stałego Rady Ministrów na temat pełnej dostępności i możliwości korzystania z informacji prawnej, a z czasem także porad prawnych. No żeby to jest jakaś część około 2 milionów Polaków, którzy z tytułu braku środków finansowych, oddalenia od dużych centrów rozwojowych tak naprawdę nie wiedzą nawet o prawach, które im przysługują. To trzeba zmienić.